Cześć i czołem, ja jestem Kamila Burzymowska, jesteśmy na kanale Kwadron. Moim gościem jest Max Pniewski. Cześć, witam. Tatuator z ponad 23-letnim doświadczeniem. Zgadza się. Powiedz mi, jak wyglądały Twoje początki? Początki to w ogóle się zaczęły jeszcze, jak miałem 13 lat i rozbroiłem 4 walkmany z kolegą, żeby zrobić swoją maszynę do tatuażu. 13 lat, no. Jacie. No i faktycznie zrobiłem 3 tatuaże taką maszynką gdzieś tam na kolegach w domu. Oczywiście tragedia. Mając 13 lat. Tak, no. Ja. I stwierdziłem, że to jest fascynujące i bym chciał się tym zająć kiedyś, nie? I sobie postanowiłem, że jak skończę 18 lat, to wtedy pójdę do pracy, zarobię na profesjonalny sprzęt i wtedy zacznę od nowa, nie? No i tak się stało, jak miałem 19 lat, nie? Okej. Okay. I poszedłeś do studia tatuażu. Najpierw pracowałem sam w domu, niestety, ale tak było i 7 lat pracowałem w domu, nie? Rozumiem. Dopiero później zaczęła się praca w studio, wyjazd na Wyspy Brytyjskie. No tak. I tam tak naprawdę rozwinąłem te skrzydła swoje i zacząłem pracować nad swoim nazwiskiem, nie? Zatem rozumiem, że bardzo dobrze wspominasz swój wyjazd na wyspy i swoją przygodę z tatuowaniem tam. Tak, nie będę marudził. Ale wróciłeś tutaj i co Cię do tego skłoniło? Nie ma jak u siebie, nie? Poza tym, wiesz, klienci w Polsce też są fajniejsi, bardziej wymagający, bardziej konkretni. I tutaj jest większa możliwość rozwoju na pewno, jeśli chodzi o tatuaż, nie? W Anglii te tatuaże są takie, kurcze, bardziej... W tamtych czasach, jak ja tam mieszkałem, szły bardziej torem takim klasycznym, tradycyjnym, nie? I ciężko tam z tymi klientami było, nie? Czy rzeczywiście też było tak, że jak wróciłeś do Polski, to tak jakbyś zaczynał od zera? Nie. Nie? Od razu miałeś klientów, od razu tak, wystartowałeś? Tak, bo wiesz, ja od wielu lat podróżuję po świecie, pokazuję się na konwencjach. W Polsce też bywałem regularnie, choćby w Krakowie, czy w Warszawie, czy w Gdańsku. Więc z tą bazą klientów nie ma problemu, nie? Jasne, lubisz podróżować właśnie po świecie i zwiedzać konwenty tatuażu? Uwielbiam, dobrze powiedziałeś, że zwiedzać konwenty tatuażu, bo tych miejsc nie ma czas zwiedzać, nie? Poza konwencją tak naprawdę. Ale tak, lubię to, lubię spotykać się z ludźmi, poznawać nowe osoby i wymieniać się doświadczeniami. Jest. Trochę COVID wybił mnie z rytmu i to było dołujące i trudno jest teraz wrócić jakby na te tory, nie? Kiedyś robiłem około 20 konwencji rocznie. Jasne. A teraz już tak nie mogę się zebrać, żeby tyle jeździć, nie? Jeżdżę oczywiście, to jest duża część mojej kariery, no ale jest okej. Okay. Ja rozumiem. I konwenty tatuażu, na które jeździsz, za każdym razem na nich tatuujesz, czy czasami jeździsz tam tak czysto towarzysko? Coraz częściej jeżdżę i towarzysko, i jeżdżę też sędziować stricte, nie? Z tatuażem już takie średnio. Teraz też jeżdżę dużo z tatumany z naszym kryptoprojektem. Jasne. Więc to zajmuje mi dużo czasu, nie? Rozumiem. A jak się czujesz w roli jurora na konwentach tatuażu, bo teraz będzie przed nami Toruń Tattoo Convent i również zasiądziesz w jury razem z Tofim między innymi. Jak się czujesz w takiej roli? Bardzo super, szczególnie kiedy oceniamy pracę razem z Tomkiem, nie? My jesteśmy bliskimi przyjaciółmi od 12 ponad lat. Wielokrotnie mieliśmy okazję razem sędziować. Dla mnie to jest super doświadczenie, wiesz. Już nie chodzi o samo ocenianie i rozdawanie punktów i tak dalej, tylko spojrzenie faktycznie, gdzie się jest, gdzie jest tatuaż. Dwa razy z rzędu miałem okazję sędziować w Mediolanie. No, fantastyczna konwencja. Najlepsza, nie? I te prace takie już z samego topu, nie? Jak mogłem sobie patrzeć na żywo z blisko, jest Sandrę, Daukrze i inne te duże trudna nazwiska. Trudna decyzja. No masakra, nie? I tak wiesz, wszystko może wygrać, nie? Ale fajnie też jest usiąść przy stoliku sędziowskim z Mao Perezem, z Robertem Hernandezem. Jasne. I z takimi ludźmi powymieniać spostrzeżenia. Bardzo to lubię. Wspomniałeś o Tomku i tak naprawdę o waszej przyjaźni, bo ona już na pewno trwa jakiś czas. I jak ta przyjaźń wpłynęła również na twój zawód tatuatora? Rozwijasz się dzięki niej? Oczywiście, oczywiście. Myślę, że oboje mamy na siebie dobry wpływ. Dużo sobie szpil wbijamy, ale takich konstruktywnych nawzajem. Bardzo sobie cenię, szanuję Tomka bardzo. Jest moim najbliższym przyjacielem. Nie? Rozumiem. Zapewne w swoim studiu tatuażu też masz super ekipę, bo sam ją tworzysz, bo jesteś właścicielem. I jak taka ekipa wpływa na codzienny dzień pracy? Super. Dla mnie najważniejszy jest charakter, nie? Czy rysunku, czy tatuażu stricte. Można się nauczyć w każdym wieku tak naprawdę, jeśli się chce, nie? Charakteru nie. Dla mnie najważniejszy jest charakter, jeśli chodzi o dobór ludzi do studia. Też mamy tutaj fajną swoją rodzinkę.
I ja staram się zatrzeć tą granicę, że ja jestem szef. Mhm. I tak każdy wie, nie? Ale po co się z tym obnosić, nie? Oczywiście. Więc staramy się mieć takie przyjacielskie stosunki rodzinne bardziej niż ty masz zrobić to, ty masz zrobić to. Każdy zna swoje miejsce, każdy zna swoją rolę. Dużo współpracujemy artystycznie, nie tylko poza studiem. Mhm. Nikita robi regularne seminaria z malarstwa olejnego między innymi, nie? No jakieś robimy wspólne wyjazdy, przynajmniej raz w roku to musi być, bo to też fajnie spaja drużynę, więc jest fajnie. Więc to na pewno super wpływa na twoją pracę również. Mhm. Co jeszcze wpływa dobrze na pracę codziennie oprócz zgranej ekipy? Klimatyzacja? Dobra muza. Dobra muza. Czego słuchasz? Iron Maiden ponad wszystko. Nie? Iron Maiden, rozumiem. I to jest tego typu muzyka zawsze ci towarzyszy podczas pracy. Ja też gram muzykę, jestem gitarzystą od wielu lat. Też mam przeszłość muzyczną, jakby bardziej rozwiniętą. Mhm. Nie? Teraz sobie gramy covery, zresztą Michał ode mnie ze studia też śpiewa. Mhm. W tym cover będzie. Jest fajnie. Jest fajnie. No? W codzienności, tak jak wspomniałam, pomaga ci zgrana ekipa. Zażartowałam z tą klimatyzacją. No i rzeczywiście ta muzyka się pojawiła, ale oprócz tego, żeby rzeczywiście dobrze ci się pracowało, potrzebujesz również dobrego sprzętu. No, oczywiście. Pracujesz na przykład na naszych kartridżach. Tak jest. Dlaczego wybrałeś te kartridże, a nie inne? Bo są najlepsze, mają najwyższą jakość tak naprawdę na rynku. Są precyzyjne i dzięki nim, ja tatuję, kładę wiele warstw nie? w moim tatuażu. I te kartridże nie kaleczą skóry, nie? Rozumiem. Pozwalają mi pracować tak, jak maluję na płótnie chociażby, wiesz? Więc no, dla mnie to jest najwyższa jakość. Pozwalają mi osiągać efekty, jakie chcę. Więc dlatego jak wielu kartridży używasz w trakcie jednej sesji? Wiesz co, 5 zestawów, nie? 5 zestawów. No. Najczęściej na jakich pracujesz? RS-ki, nie? Tam trójka, piątka i 9, 17, 27 Magnum, nie? Czasami się pojawiają również inne. Oczywiście, że tak, oczywiście. Bo ale to jest taki zestaw, który wziąłbyś ze sobą na bezludną. Tym zestawem zrobię wszystko tak naprawdę. Rozumiem. Nie? No. To fantastyczne. Jeśli ja mam więcej czasu, więcej szczegółów i wiadomo, w studiu to można się pobawić, nie? To sięgam i po linery i po inne rzeczy. Mhm. Ale do mojego tatuażu te 5 igieł i robię każdą pracę, nie? Czy słowo jakość, które padło przed chwilą z twoich słów, to jest to słowo, którym markę Quadron byś nazwał? Tak, jakoś scharakteryzował? Tak. Jest tak, jeszcze coś, co byś... No jest teraz fajna relacja, i jest rzetelność, jest wszystko no, tak, jak być powinno. Same nie? pozytywy i same plusy. Współpraca jest bardzo spoko. Super, to bardzo się cieszę w takim razie. Opowiedz mi trochę może z twojego życia prywatnego, bo tak... Dużo rozmawialiśmy o twojej pracy jako tatuatora, wiadomo, ale też wspomniałeś o tej muzyce i o tym graniu. Czy właśnie za pomocą tego grania jakoś się odstresowujesz? To jest twoja pasja? Tak, wyżywam się tam na nowe dni. No. Na gitarze gram, wiesz, od 13 roku życia. Od 18 roku życia gram w różnych kapelach. Nagrałem 3 materiały też w życiu. Swego czasu przejechałem całą Polskę z kapelami moimi. Super. No, mieliśmy wspólne koncerty, wiesz, z Vaderem, ze Sea Drinkers i tak dalej. Naprawdę? Tak, tak, no. A teraz jakby nie mam już czasu na walkę o swoje dźwięki, promowanie tego, że nie w trasy, bo tatuaż pochłania mi za dużo czasu. Ale się tęskni za sceną i gramy covery sobie od czasu do czasu. Próby raz w tygodniu, regularnie, nie? Jak się ma sprawnych muzyków, to nie trzeba częściej grać coverów, nie? Każdy to robi w domu, na próbie 2-3 razy gramy i możemy sobie tam gdzieś w pubie zagrać od czasu super. Do czasu, super. I tak rzeczywiście jest? Od czasu do czasu gdzieś tak, gracie? Tak, no. Fajnie. A jak jeszcze lubisz odpoczywać? Nie tylko maluję obrazy, tak w ogóle. Czytam dużo książek, wiesz. Teraz zagłębiam się w tą grafikę 3D bardziej, bo to jest ostatni krok w moim legolizmie tak naprawdę. No i tyle. Wspomniałeś o legolizmie. Jeszcze lubię chodzić o... Na co? Na rybki. Na rybki. Fantastyczne. No. Takie odprężające już na maksa. Tak. No wiem, mój tata jeździ na ryby, więc... No, fajna, polecam. Fajna zajawka. Wspomniałeś o legolizmie. To jest twój styl tatuowania. Mhm. Jak on się rozpoczął? Gdzie ma w ogóle swoje początki? W Tesco. W Tesco. Na zakupach. Okej. Okay. No, robiliśmy, pamiętam, rodzinne zakupy w Anglii i z moim synem oglądaliśmy jakiś tam, wiesz, zestaw z Gwiezdnych Wojen. I było takie fajne zdjęcie szturmowca, nie? Wiesz, w perspektywie, światło alternatywne, rozmyte tło.
Ja to zawsze robiłem w moim tatuażu realistycznym, nie? I tak patrzę, mówię, kurde, to by była super sprawa na tatuaż, nie? Fajny motyw. No i pamiętam, że moja była żona mówi, jesteś nienormalny, my robimy zakupy, nie? A ty o tatuażach, nie? Ja mówię, dobra, nieważne, i tak tego nie rozumiesz, nie? No i potem sobie pomyślałem, że kurczę, jakby taki fajny rękaw można było złożyć, wiesz, z piratami rozmytymi, Lego walczące, wiesz, z realistycznymi piratami i tak dalej. I pamiętam, że paru znajomym na wyspach przedstawiałem wizję, że w takie coś bym chciał pójść i wszyscy, no brzmi dobrze, nie, ale ja tego nie widzę. I właśnie Tofi był jedyny, który powiedział, stary, wjeżdżasz, nie? To jest super, w ogóle niezliczona ilość tematów, wiesz, możliwości. Jasne. I ja też taki jestem, że jak mi ktoś mówi, że czegoś nie można zrobić albo czegoś nie widzi, to mówię, to ja ci to udowodnię, nie? No, ja też tak mam. No, wiesz, więc jak to jest. No więc to był 2013 rok, no dzisiaj jest 2022 i to ciągle żyje, ma swoją historię i wiesz. Już prawie 10 lat i cały czas jesteś w tym jednym temacie, czyli można powiedzieć, że te ludziki Lego gdzieś ten twój styl zarysowały do dnia dzisiejszego. Tak, to jest moje i zawsze będzie moje. Masz jakieś figurki Lego w domu? Pewnie, z tego powodu, że tak. Ale układasz też Lego? Tak, no. Tak? Tak, Lego teraz poszło w fajną stronę, robią dużo zestawów takich, wiesz, dla dorosłych, nie? I robią fajne imitacje rzeczy, wiesz, jakichś samochodów czy motocykli, które też bardzo lubię. Więc takie rzeczy sobie tam składam od czasu do czasu. Nie jestem jakimś frikiem, ale się też lubię odstresować, nie? Wspomniałeś już w tym momencie o wielu rzeczach, które pojawiają się w twoim życiu, które non-stop robisz. A między innymi jest też Tattoo Money, którego logówkę masz na koszulce. Tak. Więc może powiedz też trochę o tym, jak to się zaczęło, bo cały czas mnie fascynują te początki, wiesz, ten moment, w którym ktoś wpada na pomysł i mówi, kurde, tak, idę w to, lecę, to jest dobry pomysł, a to chyba... Ten pomysł na pewno powstał zdecydowanie wcześniej niż o tym zaczęliście mówić i kiedy to ogłosiliście, zgadza się, czy nie tak, do końca? Znowu wiesz, w krypto znów wszedłem razem z Tomkiem swojego czasu, żeśmy się tym zafascynowali. Też widzimy w tym przyszłość i jakby rozwiązanie na te czasy, kiedy świat będzie bezgotówkowy i tak dalej. I w ogóle ja się lubię uczyć nowych rzeczy, nie? I jak coś mnie zajawi, to wiesz, wjeżdżam na maksa. I tak było też z krypto. I po jakimś czasie, jak tam siedzieliśmy, się okazało, że chłopacy, tam Davey, nie, Dario, Doktore i Tomek, i tam z dwoma jeszcze znajomymi mieli, wiesz, pomysł, żeby zrobić walutę dla naszej branży, nie? Żeby to była w ogóle osobna forma rozliczeń, płatności, nie tylko za tatuaże, też za boksy na konwencjach, za asortyment u dystrybutorów i tak dalej, nie? Żeby to był cały system finansowy dla naszej branży, nie? Bo jeśli faktycznie gotówka zniknie, a zniknie na pewno, to chcieliśmy dać naszej branży alternatywę, nie? Stąd Tattoo Money, ja zostałem zaproszony do tego projektu też. No i zostałem jednym z głównych filarów też tego projektu, więc no działamy prężnie, nie? Pokazujemy się na większości konwentów na całym świecie, sponsorujemy nagrody. Tak, zauważyłam ostatnio na przykład podczas konwentu w Rotterdamie. Tak, w ten sam weekend byliśmy też w Lyonie. No i mamy też sieć bitomatów, gdzie można zakupić kryptowaluty rozsianych po Europie. Na razie 23 maszyny mamy w całej Europie w studiach tatuażu, nie? Planujemy tego więcej, byśmy chcieli mieć 100 do końca roku. Mamy około 300 tatuatorów na dzień dzisiejszy, którzy akceptują Tattoo Money. Tworzymy też ProTeam. Pierwszy raz ProTeam pokaże się w Krakowie na Tattoo Feście. Część ProTeamu, bo nie wszyscy oczywiście, nie? Ale będą fajne nazwiska. I fajnie, no, przyszłość należy do nas, mam nadzieję. Rozwijasz się pod każdym względem razem. Nie razem lubię siedzieć, wiesz, w miejscu i zamulać, nie? No tak, no bez rozwoju siedzi się w miejscu, wiadomo. No. Zawsze to powtarzałam. Jak się rozwijasz artystycznie? Co robisz takiego, żeby ten tatuaż i w ogóle rysunek rozwijać stale i nie stać w miejscu, bądź nawet nie mieć regresu, bo często też dochodzi do regresu. Dużo rysuję, dużo analizuję, dużo wymieniam zdań z Tofim, z Nikitą dużo malujemy, nie? Tutaj on też jest świetnym artystą i mega malarzem, wiesz, on z malarstwa olejnego jest po prostu, wiesz, kozak, nie? No i dużo mamy takich przedsięwzięć artystycznych, nie? Teraz od jakiegoś czasu też zadajemy sobie prace domowe w studiu, że mamy, wiesz, losujemy na ślepo każdy kogoś z czapeczki i zadaje mu, i robi tak, jeden los jest kto? Drugi los, jaka część ciała i zadaje temat, nie? I dajemy sobie tydzień na przygotowanie w swoim stylu stricte
zadanego tematu na następny tydzień. No i za tydzień kolejny i kolejny i tak sami się napędzamy też, nie? Fajny eksperyment. Jasne. Czy uważasz zatem, że każdy tatuator powinien potrafić malować, czy to nie jest niezbędna umiejętność? Malować jak malować, a rysować na pewno, nie? Powinien rozumieć kompozycję i budować bryłę, to na pewno, nie? Żeby ten światłocień się zgadzał, żeby to nie było płaskie. Na pewno rysunek jest potrzebny, nie? Jasne. W dzisiejszych czasach też można śmiało powiedzieć, że tatuatorem wydaje mi się łatwiej zostać niż kiedyś było. Zgadzasz się z tym? Bo patrzysz na mnie w taki sposób, jakby się nie zgadzał. Nie, no zgadzam się, tak, tak. Jest, wiesz, sprzęt jest łatwiej dostępny. Sam sprzęt jest jakby łatwiejszy w użyciu. Nie, klientów łatwiej zdobyć za pomocą chociażby social media. Łatwiej zdobyć, tak, oczywiście, że tak. Trudniej jest się wybić na pewno, nie? Na scenie, no tak, tym bardziej międzynarodowej. Social media też już nie dają takiej ekspozycji, jak dawały. Ciągle te algorytmy się tam zmieniają, wiadomo, ciężko w to trafić. Poza tym jest za duży wysiew ludzi tak naprawdę, nie? Ale zostać tatuatorem na pewno, nie? Żeby z tego żyć, to jest łatwiej, żeby zrobić karierę jest trudniej, nie? Jasne. Jakie przemiany widzisz na przełomie tych 23 lat w scenie tatuażu w Polsce? Ojej, no nie tylko w Polsce, nie, ale też przechodziłem przez tribale na lędźwiach, przez tribale od Zmierzchu do Świtu, nie, i te wszystkie rzeczy, przez realizm na topie, dotworki teraz są, blackworki, nie, i... ale to fajnie, fajnie, że wszystko się rozwija, nie. Jasne. Ja jeszcze pamiętam magazyny tatuażu z lat 90., gdzie tatuaże Filipa Lu to były lotusy takie małe, nie? A teraz to nikt by nawet go nie prosił o taką rzecz, nie? Fajnie się na to patrzy, lubię w tym uczestniczyć i myślę, że to jest w ogóle fajne życie, nie? Stosunek do samego tatuażu też się zmienił na przestrzeni tych wszystkich lat. Jest bardziej akceptowalny, nie? Już nie jest takie tabu, już nie jest takie, wiesz, zakazane, przerażające, nie? Chociaż w Toruniu to się jeszcze zdarzy, nie? Z różnych tam względów, nie? No właśnie, chciałam pytać, czy rzeczywiście nadal jest tak, że jeszcze te negatywne komentarze względem tatuaży się zdarzają? Komentarze może nie, ale wzrok można czasem wychwycić, no. Na jakieś smutne sytuacje ci kiedyś spotkały ze względu na to, że jesteś wytatuowany, bo tatuujesz inny? Nie, nie, nie. Nie na przestrzeni tych wszystkich? Nie, personalnie nie. Okej. Okay. Ale słyszałeś, rozumiem, takie historie? Tak, tak, oczywiście. No i też słyszałeś te pewne mnóstwo stereotypów, które panują na... kiedy myśli się o osobach wytatuowanych, które najbardziej cię denerwują?